Także dzisiaj, proszę Państwa, Warszawa tęczy, świętej Anny tęczy, święty Placu Zbawiciela, Warszawa dzisiaj rotundy, Placu Konstytucji, proszę Państwa, pełno policji, proszę Państwa, no i wszyscy czekają, nie wiadomo na co, a nad kolumną Zygmunta wznosi się, proszę Państwa, Duch Świętej Marii Magdaleny. No bo tutaj, gdy przejedziecie przez Wisłę tramwajem, Warszawa wita Was warszawskim tramwajem, no to macie Magdalenę, z tym, że tam na dole są relikwie, które pozostały ze zburzonej cerkwi aleksandrowskiej, proszę Państwa, no bo ta tęcza, ona została zburzona. To znaczy nie tęcza, tylko została zburzona cerkiew, zburzona aleksandrowska, ja mówię tak. Bo my jedziemy z tęczy i ta tęcza wciąż, tak jak te zielone domki tu w głowie, barbakan, proszę Państwa, Warszawa. Proszę Państwa, cerkiew na Placu Saskim, tam gdzie teraz w te światełka kamera radia Tok FM Euro kończy, ta ekstra wjechała, to że Państwa, tam jeszcze raz pokażę, tam Plac Saski, kilometr, półtora, to komuniści pomiędzy wojnami, pomiędzy pierwszą wojną światową a drugą, rozsadzili po prostu cerkiew prawosławną. Po co to było tyle budować? Państwa zobaczą, że dzwonnica to była tak wielka, straż wjeżdża w piwną. Proszę Państwa, dzwonnica była tak wielka, że aż no, w wysokości była 70 metrów normalnie, no to jest to wyższe niż cały ten, proszę Państwa, Kościół Zbawiciela, co żeśmy tam obserwowali na Placu Zbawiciela. Także proszę Państwa, no tu wjeżdżamy, wchodzimy na Piwną do parafii, proszę Państwa, na Piwnej świętego Marcina, bo tu mamy, proszę Państwa, parafię imieniny świętego Marcina. Także ten Marcin, co w Warszawie, no to wiecie Państwo, on jest taki typowo katolicki. Natomiast ten Marcinek Paszko z Ameryki Białystok, Marcinek Paszko, to wcale tu nie przyjeżdża, nie ma. Tak samo i Wojtek prawosławny tu do Warszawy nie przyjeżdża, gdzie tutaj tych oszustystycznych Wojtków to jest pełno, no bo i na pęczki, ale nam chodzi, no jeżeli nawet jesteśmy w Warszawie, jesteśmy wielkimi patriotami cerkwi, proszę Państwa, cerkowny Cielawiek, czy cyrkowny Cielawiek, to my pamiętamy o tej naszej, proszę Państwa, cerkwi prawosławnej. Pomimo, że dziadula tu idzie pewnie na tej imieniny Marcin, taki dziadul, z głową do ziemi, tak kaszle, bo mu tyłkiem wlazłam, proszę Państwa, w orbity wszelkie kamery oczne, także no trudno, no. Także chorągiew i wszystko. No, także a tutaj jest wielkie święto, a tu jest wielkie święto u Marcina w parafii, proszę Państwa, na Piwnej 5, no. Także chodźmy szybko, ten dziadul, co ze mną idzie, to zaraz tu się wpieprzy w ten kościół katolicki. Znaczy ja to nie mam zwyczaju chodzić po kościołach katolickich, no bo to jest, wiecie Państwo, co? Jest bałwochwalstwo tylko. No to jest tylko bałwochwalstwo. Wszystkie zmarły z naszych rodzin Ciebie prosimy. W imię ciszy przedstawmy Bogu nasze osobiste prośby. Ciebie prosimy.